Platforma Obywatelska. Lista numer 4. Szanowni Państwo, Grajewo dysponuje dużym potencjałem rozwoju. Ja potrafię i chcę go wykorzystać w interesie mieszkańców, bo nam nie jest wszystko jedno. Stanisław Adam Doliwa. Gorąco popieram Adama Doliwę w wyborach na burmistrza Grajewa. On dotrzymuje obietnic wyborczych i będzie gwarantem sukcesu miasta. Szanowni Państwo, 21 listopada zdecydujemy o losach naszego miasta na najbliższe lata. Wspólnie z Państwem stworzyliśmy program, który pozwoli uczynić z Grajewa miasto na miarę naszych oczekiwań i aspiracji. Oto jego priorytety. Od wielu lat pozostaje nierozwiązana sprawa targowicy miejskiej w Grajewie. Nam nie jest wszystko jedno, dlatego zadbamy o budowę nowego placu targowego lub hali kupieckiej, w której handel mógł odbywać się przez cały rok. Władza jest służbą obywatelowi, dlatego mieszkańcy Grajewa mają prawo wiedzieć, jak głosują ich przedstawiciele w Radzie Miasta. Nam nie jest wszystko jedno, dlatego uważamy, że uchwały powinny być podejmowane w drodze głosowania imiennego. Park Central jest doskonałym miejscem do spędzenia wolnego czasu i rekreacji. Nam nie jest wszystko jedno, dlatego stwórzmy tutaj miejski plac zabaw i wytyczmy nowe ścieżki, na przykład na linii osiedla Broniewskiego, Targowica Miejska. Państwo zdecydowaliście, że w tym miejscu powstanie Grajewska Strefa Gospodarcza, w której inwestorzy będą mieli stworzone odpowiednie warunki do prowadzenia przedsiębiorstwa. Dlatego nam nie jest wszystko jedno. I do tego celu pozyskajmy pieniądze z Unii Europejskiej i Ministerstwa Gospodarki.
największym problemem grajewskiego powiatu jest jego szpital. Dlatego trzeba zdecydowanych działań, żeby to zmienić. Nam nie jest wszystko jedno. Jesteśmy gotowi podjąć to wyzwanie. Jestem kandydatem na radnego sejmiku województwa podlaskiego. Jeśli chcą Państwo tego, co ja, czyli rozwoju naszego miasta, powiatu, regionu, po prostu lepszego jutra dla siebie, dla swoich najbliższych, proszę oddać głos na Radosława Zolnika. Od 1995 roku pracuję w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Grajewie. Od 11 lat pełnię funkcję prezesa zarządu spółki. Będąc radnym sejmiku, chciałbym zająć się przede wszystkim inwestycjami w infrastrukturę, ochroną środowiska, rozwojem odnawialnych źródeł energii. Mam duże doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Państwo potrzebujecie swojego przedstawiciela w sejmiku, czyli mnie. Ja potrzebuję Państwa głosów, o które bardzo proszę. Zapamiętajcie, Radosław Zolnik, Twój najlepszy wybór dla Grajewa i powiatu. Mnie na tym zależy. Kandydaci Platformy Obywatelskiej to gwarancja rozwoju Grajewa i powiatu grajewskiego. Nam nie jest wszystko jedno! Budujmy Polskę z dala od polityki. Platforma Obywatelska.